Telewizja Kino Polska zaprasza na najlepsze przedwojenne kino po digitalizacji. Wystąpią najjaśniejsze gwiazdy z tamtych lat. Jadwiga Smosarska, Loda Niemiżanka, Ina Benita, Aleksander Żabczyński czy lwowski duet Szczepko i Tońko. Upamiętaj, Dysy, Tońku, bo Szczepciu powiedz co? Bo się tobie przyda, pamiętaj, że nie wida, ale pijąc to nieszczęści. O! Uwielbianą przez publiczność królową polskiego ekranu, Jadwigę Smosarską, zobaczymy aż w dwóch komediach. Dwie Joasie oraz romantycznej Jadzi. Proszę o gumę dorzuć. Proszę? Nie, proszę pani, jedną pastylkę za 10 groszy. Z jakim smakiem? Kłamstwa, obłudy, fałszu i podstępu, szanowna pani rekordzistko. To pan pobił rekord kłamstwa. Dwie Joasie to przedwojenna wersja Brzyduli. Nękana przez szefów piękna Joanna postanawia celowo zbrzydnąć, by móc spokojnie pracować bez narzucających się jej bez końca amantów. Czy naprawdę nie ma mężczyzny, który by inaczej traktował kobietę? Czy taki chłop musi być zawsze natarczywy i obleśny? Oprócz Smosarskiej na ekranie Ina Benita. Wszyscy chcecie zmarnować moją karierę, moją też mamo, je przyszłość, tak, 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 tak! Tak, spaskudzić cudowny paryski model! Ach, a moja pierwsza nagroda! Ach, sława! O Jadzi zaraz po premierze w 1936 roku pisano tak. Realizatorom, a szczególnie reżyserowi, Mieczysławowi Krawiczowi, w pierwszym rzędzie chodziło o to, aby publiczność ubawiła się serdecznie i cel swój osiągnął. Kto tu decyduje? Kto tu właściwie jest pan Malicz? Ten pan czy ta pani? Ten z lewej strony, proszę pani. Cicho pan bądź. Jadzia, klasyczna komedia pomyłek z przedwojennymi bulwarami nadwiślańskimi w tle, to gratka także dla warszawianistów. Cudna jest ta nasza Wisełka. Przypominają mi się nasze stare szkolne czasy. A na dobry początek nowego roku rozśpiewana komedia Będzie lepiej. Jest to debiut filmowy Szczepka i Tońka, dwóch lwowskich komików, którzy swą naturalną grą wprowadzili do przedwojennego kina powiew świeżości i nowego stylu. Bezpretensjonalny humor, zabawną gwarę, autoironię i optymistyczną filozofię życia. Oni są dyrektorami? No ja. No bo my tak, my szukali jakie roboty, żadnej roboty nie było, no to co, a my musieli zostać dyrektorami. No, wiszuję. Zapraszamy na trzy prześmieszne, choć jeszcze czarno-białe komedie z lat 30. ubiegłego wieku. Dwie Joasie, Jadzia i Będzie lepiej. Tylko w telewizji Kino Polska. Majbus! Gdzie majbus? Zabrali mi majbusa!